Polsce lato się dopiero zaczyna, wakacje przed nami, ale pan już po cudownych, wspaniałych wakacjach na gorących wyspach. Jak było? Było cudownie, ale ja widzę, że rzeczywiście lato się rozpoczyna po pańskim wspaniałym dekolcie już. No tak, ja z kolei byłem miesiąc w Kambodży u córki. Wspaniała wyspa, wspaniała pogoda. No i to, co ja bardzo lubię, to znaczy ciężka praca od samego rana. Morze, plaża. No a potem drinki w barze. Coś cudownego, wszystkim polecam. A w tym roku telefon nie zaginął? Nie, w tym roku pilnowałem telefonu bardzo dobrze. Czyli obyło się bez przygód? Nie, bez przygód. Miła, sympatyczna stewardessa jeszcze dbała o mnie przez cały czas, więc naprawdę lot w obie strony był cudowny. Ale teraz wrócimy do dawnej profesji, czyli losowania lotto, które codziennie budzą mnóstwo kontrowersji, mnóstwo emocji, mnóstwo oczekiwań i marzeń w naszych obywatelach. Czy kiedyś też były tak duże kumulacje jak teraz? No nie. Były te kumulacje po pierwsze rzadsze i trochę niższe. Nigdy jeszcze nie było kumulacji 60 milionów. Ja zresztą będąc tam dzwoniłem do Polski z prośbą, aby znajomi również i moje zakłady zawarli. No niestety, jak to zwykle bywa, ja nie mam szczęścia. Ale zazwyczaj zawsze takie same numerki pan kreśli, czy za każdym razem inne albo na chybił trafił? Nie, ja jednak gram na chybił trafił, z tym, że ciągle to jest jednak chybił, a nie trafił. To ile było do zwrotu znajomym za te wysłane kupony po przyjeździe? Nie, tam po 4 zł to było 8 razy, 32 zł. No to bardzo oszczędnie. Nie, no nie chodzi o ilość, a o jakość. O dobrą rękę. No, ja mam dobrą rękę, ale dla innych, nie dla siebie. A jakie teraz wyzwania przed panem? Teraz byłem na Miss Podhala, Miss Warmii i Mazur. Teraz prowadzę taką bardzo prywatną, dobrą imprezę. Jutro, w sobotę, no i kolejne imprezy, no i oprócz tego mam nadzieję, że może coś jeszcze będzie ciekawego, bo nigdy nie trzeba nie wierzyć w to, tylko myśleć pozytywnie. A może już czas na to, żeby zostać dziadkiem? W przypadku córki oczywiście, bo wiem, że syn postarał się o to. Tak, ja już mam 2 wnuków, ale nie mam nic przeciwko temu, żeby były następne.